Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu o sukcesji mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość. W Polsce powstanie prawo, które będzie dopuszczało fundacje rodzinne. To myślę, że jeden z ostatnich elementów, na które czekamy, aby skutecznie przeprowadzać sukcesję firm rodzinnych w Polsce. Jak czytamy na stronach rządowych, nad projektem pracują dwa ministerstwa, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Funduszy i te oba ministerstwa pracują nad ustawą o fundacjach rodzinnych. Fundacje ich, które tak naprawdę w innych państwach pomagają w sukcesji, pomagają, aby ten nestor rodu mógł przeprowadzić sukcesję skutecznie, aby tak naprawdę majątek rodzinny był w fundacji rodzinnej, a nie tylko w spółkach, które pozakładał. Jak to będzie wyglądało? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, fundacja rodzinna to podmiot, który jest znany innym porządkom prawnym. W Polsce nie obowiązuje jeszcze, natomiast będzie obowiązywał. Fundacja rodzinna pomoże prawie 800 tysiącom firm rodzinnych, z których aż 55% planuje sukcesję. Dlaczego ją planuje i dlaczego jej nie wdraża? No między innymi dlatego, że brakuje fundacji rodzinnej. Co taka fundacja rodzinna mogłaby pomóc? W jaki sposób mogłaby pomóc? Proszę Państwa, ta fundacja rodzinna to podmiot, który będzie zarządzał majątkiem, obejmuje majątek rodzinny właśnie w przedsiębiorstwach, które pozostały pozakładane przez nestora. Również zapewni środki dla grupy beneficjentów, których wskaże nestor odchodząc z biznesu. Również pozwoli na budowanie ładu korporacyjnego tych podmiotów, których fundacja rodzinna będzie miała swoje udziały. Pozwoli na akumulację kapitału oraz na zwiększenie inwestycji w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze nie będą transferowane do fundacji rodzinnych za granicą, tylko będą one pozostawały w funduszach polskich, w fundacjach rodzinnych polskich. Czego będzie dotyczyła ustawa? No, ustawa określi tak naprawdę zasady tworzenia takich fundacji rodzinnych, działalności takich fundacji rodzinnych, obowiązki i prawa zarówno nestora, jak i beneficjentów, którzy będą w tej fundacji rodzinnej. Mówimy nestor, ale chodzi nam przede wszystkim o tego fundatora tej fundacji rodzinnej. Ważna kwestia jest taka, że akt założycielski fundacji rodzinnej zgodnie z założeniami ustawowymi będzie w formie aktu notarialnego i fundacja rodzinna będzie miała osobowość prawną. Proszę Państwa, moim zdaniem jest to dokładnie to, na co czekamy, jeśli chodzi o domknięcie procesów sukcesji firm rodzinnych w Polsce. Fundacja rodzinna to dokładnie to, czego potrzebują nestorzy, czego potrzebują beneficjenci. Pozwoli bowiem takim beneficjentom, którzy nie będą chcieli wchodzić w biznes, nadal zachować udziały w tym biznesie. Czyli mówiąc krótko, dzieci przedsiębiorców, czyli sukcesorzy, którzy nie są zainteresowani sukcesją bezpośrednio, będą mogli dokonać sukcesji poprzez fundację rodzinną. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Czekamy na szczegóły, będziemy o nich Państwa informować na bieżąco. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.